Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Endowment Family i tak jak dzisiaj właściwie dałam Wam możliwość zadawania pytań na Instagramie. Więc dzisiaj siadamy i sobie na te pytania poodpowiadamy. Dzisiaj mamy taki po prostu spokojniejszy dzień, więc stwierdziliśmy, że takie pytania... Że nam też się przyda takie spokojniejsze. Tak, dokładnie. Spokojniejszy film. Także nie przedłużając, zacznijmy. Najpierw jeszcze oczywiście nasze intro. Żadnych pytań, jesteście cudowni. Jak się na Was patrzy, to aż ciepło na sercu. Dziękujemy bardzo. Niesamowicie dużo takich właśnie odpowiedzi na tą naklejkę było, więc bardzo, bardzo jest nam miło z tego tytułu. Jak sprawdza się suszarka do prania? Suszarka. Aha, no ja sobie bez niej nie wyobrażam życia. Ja też, w tym momencie też, bo prania jest tyle, że... Skrótowo widząc, ile ona wyciąga wody z ubrań, a ile tej wody by tutaj było w powietrzu... Utopilibyśmy się. Tak, to jest naprawdę wielka ilość, no nie? I też pewnie to powoduje, że nie mamy żadnego grzyba, ani nic takiego gdzieś tam, tak, no nie? Że pochłaniacz wilgoci poszedł w odstawkę, tak. Że to pranie robi się po prostu szybciej, nie stoi bez przerwy suszarka na pranie w salonie, bo nie miałaby gdzie indziej stać, tylko w salonie, więc mnie to dobijało. Oszczędność czasu... Tak, to też. No bo właściwie wypiorę pościel i od razu ją wysuszę i zakładam w ten sam dzień, więc super. Dla mnie jest to mega rozwiązanie i nie wyobrażam sobie teraz powrotu jakby do zwykłej suszarki. Gdyby się na przykład z nią coś stało, żeby się popsuło albo coś, drugą. To od razu kupujemy drugą. Tak. Albo no, od razu zamawiamy też, załóżmy pana, który to naprawi, jeśli się da naprawić. No, tak, jeśli by się nie dało, to od razu kupujemy drugą. Natomiast jest trochę jakby podwyższenie kosztu za rachunki, no bo teraz ten prąd jest droższy i będzie ten, ale to jest bardzo duża wygoda i biorąc pod uwagę wszystkie oszczędności, jak przypatrzyliśmy dom, no to z tego nie chcemy zrezygnować. Prędzej wyłączę lodówkę. Zwłaszcza, że my dużo nagrywamy też w domu, więc wszędzie tutaj zawsze by była gdzieś widoczna, stojąca po prostu suszarka z ubraniami, co by nam przeszkadzało w nagraniach. Bardzo mnie ciekawi jakiś update odnośnie nakładek na zęby. Planujesz coś nagrać? Teraz był świeżo nagrywany film odnośnie nakładek na zęby, więc tutaj Wam go dodaję. Natomiast po skończeniu leczenia, jak będzie efekt przed-po, to na pewno nagram. Nie omieszkam go nagrać, biorąc pod uwagę wszystkich wróżbitów spod tego filmu. Jak najbardziej, skoro powiedziałam A, powiem i B i ten film się pojawi, tylko wiadomo po skończeniu leczenia, gdy ten efekt już będzie widoczny, bo na razie jest efekt tylko z tyłu, którego wy nie widzicie. Nie widać. I dolne zęby, które też nie są tak, tak widoczne. Tak, bo ja nie pokazuję podczas mówienia czy śmienia się praktycznie w ogóle dolnych zębów, ale też miałam powykrzywiane, ale proste. No. To taki efekt mogę pokazać. Oprócz YouTube'a, czy pracujecie gdzieś? Aktualnie jest tak, że mamy swoje firmy, zarówno Marta, jak i ja. I w taki sposób pracujemy. Dokładnie. Zresztą YouTube też pochłania masę czasu. Jeżeli nie wiesz, to trzeba spróbować i wtedy widać, jaka to pracochłonność. Czy myślicie o pompie ciepła? Dużo takich domowych tematów, fajnie. Czy myślimy o pompie ciepła? Zastanawiamy się nad tym co jakiś czas. Tak, wraca jak bumerang ta pompa ciepła. Tak, już nawet było tam jakby przewidywane, gdzie ona może stać i tak dalej. Tak. Także no myślimy o tym, natomiast na razie się jeszcze na to nie zdecydowaliśmy. Bo nie mamy fotowoltaiki. Bez fotowoltaiki na prądzie ta pompa ciepła nie będzie się tak sprawdzać. Nie będzie energooszczędna, będzie po prostu kasożerna, jak dla mnie. Wyjdzie drożej niż chyba tak, jak mamy teraz. Zawsze dostajemy te pytania, więc odpowiem po raz kolejny. Czy chcielibyście mieć jeszcze jakiegoś psa? Jak tak, to jakiego? Miłego dzionka życzę. Mamy dwa psy, które dla nas też są, jakby dużo im poświęcamy też czasu i jest masę czasu. Jeżdżenie do weterynarza i tak dalej, dalej. A dalej teraz też bierze te tabletki na tak, serce. Choruje, no nie? I to już z nami zostanie. Tak. I dbamy jak najbardziej o te psiusze, które po prostu mamy. Dodatkowo to też są duże koszty, bo my staramy się im dawać naprawdę dobrej jakości jedzenie na te karmy. Na przykład dla Ality to jest 3-4 stówy na miesiąc. Dalej oczywiście mniej, bo
zamiast jeść swoją hipoalergiczną karmę, ponieważ Dalia też jest alergiczką do tego wszystkiego, to podjada Alitę i po prostu walka z tym. Jak gdziekolwiek jedziemy, no to też koszta, żeby psiaki miały dobrą opiekę. Podwójne, bo mamy dwie dziewczyny, więc... A z trzema psami już byłby problem nawet gdzieś je zostawić, bo to trzy miejsca to już jest problem. To jest dużo, dodatkowo... Poza tym nie czuję potrzeby posiadania trzeciego psa. Kompletnie. Ja też nie. Uważam, że dają nam na tyle dużo szczęścia, mamy z nimi tak wiele wyrzeczeń i tak wiele szczęścia jednocześnie, że wolę mieć dwa psy i poświęcać im maksymalną ilość uwagi niż trzy i przechodzić znowu od szczeniaka to wszystko, gdzie nasze dziewczyny już są wychowane. Więc nie planujemy trzeciego psa. Nigdy nie będziemy mieć trzech psów naraz, na pewno. Na pewno nie. Zawsze zastanawiam się, czy ty te wszystkie ubrania nosisz, czy tylko kupujesz, bo są ładne. 50/50? No bez przesady. Niektóre kupujesz, bo są ładne. No tak, no to się też zdarza, no nie, bo to jest na przykład na jakieś wyjście galowe. Ale no... Jak nie noszę, no to staram się sprzedać, ale lubię ubrania, po prostu lubię ubrania, ale chciałabym zaznaczyć, że wy mnie widzicie generalnie w większości przypadków w domu. Tak. No nie? Więc ja też mam życie oprócz tego, co wy widzicie, więc jeździmy do znajomych, jeździmy do rodziny, jeździmy w różne miejsca, mamy mnóstwo załatwień i moi drodzy, chciałabym, żebyście wiedzieli, że to jest tyle. Więc nie widzicie wszystkich moich outfitów. Kiedy znowu przyjedziecie do domków na wodzie? Kiedy pojedziemy do domków na wodzie? Ja o tym marzę, żeby tam wrócić, bo dla mnie jest tam niesamowity relaks. To, jaki tam jest klimat i tak dalej. No jak sobie tylko wspomnisz, to czujesz od razu odpoczynek. Tak. Zwłaszcza jak wyłączysz wszystko, telefony i tak dalej, to jest tam, naprawdę da się odpocząć. To jest najlepsze miejsce, w którym byliśmy, a byliśmy w wielu miejscach. Zgadza się. I nie znaleźliśmy czegoś, co by pobiło ten poziom relaksu, odprężenia, odpoczęcia. Ten wschód słońca. Jezus, ten widok. Śniadania i jednocześnie ta, nie wiem, sauna i tak dalej. To wszystko, co tam jest wyposażone, że macie to tylko dla siebie. Łącznie z tą górą, z której rzadko korzystaliśmy, bo nie mieliśmy tak naprawdę okazji. Też mieliśmy Mikiego małego, więc... Z nim się nie dało. Natomiast tak, mamy zamiar tam wrócić. Bardzo bym chciała w przyszłym roku. Jak dokonaliście tego, że Miki śpi w swoim łóżeczku? To zasługa bardziej mamy Marty. Mamy Marty niż moja. Ja to tam się bardziej przejmowałem tym, czy on sobie tam da radę sam. No a Krzyś chciał po prostu łamać, bo to mały gniotuncie nasz tak. Kochany do przytulania. Natomiast ja wiedziałam, że to w perspektywie czasu będzie dobra decyzja. I po prostu od początku Miki praktycznie zasypiał sam w łóżeczku. Ja go potuliłam, nakarmiłam, gdy był taki bardzo mały i odkładałam do łóżeczka i ostateczne takie zaśnięcie było w łóżeczku, no nie? A kiedy my go przełożyliśmy do pokoju, pamiętasz może? W którym miesiącu to było? Jak zrobiliśmy remont sypialni. Po remoncie sypialni. No. Nie wiem kiedy to było, nie wiem. Ile miał? 6 miesięcy? No czekaj, to było przed jego urodzinami, no więcej niż 6 miesięcy, wydaje mi się, że gdzieś tak 8-9 miesięcy. No to z 8-9 miesięcy, wtedy go przełożyliśmy... do swojego pokoju, tak? Tak. Znaczy zameldowaliśmy tam. Tak, było ciężko na początku, tak. Ale to nie było ciężko na zasadzie, że trzeba było biegać do niego czy coś, bo to i tak się człowiek rozbudzi, Mikołaj nie budził się aż tak często w nocy, to była taka jedna pobudka w nocy po prostu zazwyczaj i dotychczas jak jest, to jest jedna pobudka w nocy. Koło trzeciej. Godzina duchów, jak to mówiłem. Zawsze o trzeciej. Tak. Gdzieś tam się przebudzi, natomiast bardziej to było takie odcięcie naszej pępowiny, po naszej stronie, że nie chcieliśmy, i to tak jest, że z tym trzeba trochę walczyć, żeby nie mieć w głowie tego, że to jest przecież mój mały dzieciaczek, tam córka, synuś, no nie? I że wy macie problem z odcięciem tej pępowiny, bo potem dziecko jest mniej samodzielne po prostu też. Że nie chodzi o to, że on teraz, nie wiem, sam sobie ma mleko robić, nie? Do tego łóżeczka, ale to też jest wygodne, ponieważ on ma tam ciszę, on ma tam spokój,
spokój, my możemy pooglądać coś w sypialni, a w tym momencie nie byłoby takiej możliwości, nie, nie bo było, on już ma inny sen niż noworodek. No i wiadomo, rodzice sami w sypialni też chcą być. Zgadza się. No. A jeśli chodzi jeszcze o to przechodzenie, ten etap, kiedy myśmy przechodzili jakby z Mikołajem do innego pokoju, ten początek, bo teraz już tak to nie wygląda, ale na początku to ja miałem zawsze na komórce włączoną kamerkę po prostu jego, tak, koło siebie, tak. I sobie patrzyłem co jakiś czas, czy tam wszystko jest u niego w porządku, bo tak jest najłatwiej wam zrobić, jeśli byście chcieli właśnie dziecko przenieść do innego pokoju, to fajnie jest mieć taką kamerę, taką elektroniczną nianię, żeby sobie po prostu podglądać, no nie? Dokładnie. I teraz już tak nie robię. Teraz już tylko załóżmy, jak coś się dzieje, jak słyszę, że płacze, to patrzę, czy się uspokoi, czy się bo nie czasami, uspokoi. Czasami tak jest, że on sobie tak popłacze przez sen, ale tak. Coś pomarudzi zaśnie, nie? Zgadza się. I czasami nie ma sensu tam wchodzić, żeby go rozbudzać jeszcze bardziej. No właśnie teraz chyba zasnął. No teraz zasnął znowu, bo mamy go teraz aktualnie na telewizorze zaś włączonego. Więc tak jak mówię, to było super, że w taki sposób przechodziliśmy, że mimo wszystko niby ta pępowina była przecięta, ale jeszcze... Ale jeszcze się ciągła, nie? Jeszcze można spokoju było do pokoju. Podglądnąć już wszystko na pewno. Tak, my też mamy tyle dobrze, że Mikołaj ma sypialnię jakby drzwi w drzwi z nami, więc to nie jest też tak daleko, jeżeli ten... A słychać to wszystko także. Wszystko słychać i też jak trzeba zrobić to mleko, załóżmy w nocy czy coś tam, to i tak musielibyśmy czy to z sypialni, czy z jego pokoju po prostu schodzić na dół, bo nikt drugiej kuchni na górze robił nie będzie, nie? Czy chorowaliście już wszyscy w jednym czasie? Oj, ktoś tu nie jest na bieżąco. Chorowaliśmy po kolei i w pewnym momencie byliśmy wszyscy chorzy. Tak, zaczęło się od Mikołaja. A nie ciebie? Nie, ale ja, Mikołaj, ja i... Ja. I ty. Nie pamiętam, czy ty byłeś pierwszy, czy właśnie Mikołaj. Właśnie też nie pamiętam, kto był pierwszy. W tym momencie mamy drugą falę. Mikołaj, teraz ja. Zresztą słyszycie, że coś tam kaszle i też przecieram nos co chwila, bo mam delikatny katar. Mamy nadzieję, że Krzyś się będzie trzymać. Ja wczoraj się czułam gorzej, dzisiaj już jest lepiej. Zresztą też tak nastawiam się w głowie, że absolutnie nie mam czasu przed świętami, kiedy chorować. Nie wyglądasz na chorą. W ogóle, no, ja nigdy nie wyglądam na chorą. Ja nie mogę być chora. Możesz, ale po co? Po to, żeby sobie odpocząć. Chorowanie teraz jest po to, żeby odpocząć. Czy planujemy drugie dziecko? Czy planujemy drugie dziecko? Zawsze pytanie hit i to będzie na tytule, bo to jest najbardziej zawsze zwraca waszą uwagę wszystkim, wszystkich. Tak. To jest zawsze taki temat niesamowicie ważny dla każdego. Nie wiem dlaczego też. Jak na razie tyle, ile my poświęcamy czasu Mikołajowi, tak? I to wszystko, jak widzimy, jak to wygląda, ile mamy czasu, załóżmy, gdyby się pojawiło drugie dziecko, to aktualnie go nie mamy. No nie mamy, bo łącząc pracę, obowiązki, dom, psy, Mikołaja, też chcesz mieć czas wolny dla siebie. My pracujemy masę czasu w ciągu dnia, bo Mikołaj nie chodzi do żadnego żłobka, on jest z nami. My jesteśmy w trójkę. To tak dla wyjaśnienia, jak to u nas wygląda, bo może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, a może chciałby sobie zdawać. Rano wstajemy i po prostu nasz cały dzień, gdzieś do godziny tej 19-20, gdy Mikołaj idzie spać na noc, wygląda tak, że jeden pracuje, drugi zajmuje się Mikołajem, tak na zmianę, potem on ma drzemkę, pracujemy razem, potem gdzieś tak po drugiej drzemce Mikołaja, czyli po 16 mamy dwie godziny wolnego. Nikt nie pracuje. Mamy dwie godziny wolnego i potem znowu pracujemy, gdzieś tak do godziny 11. I ten maraton trwa od godziny 6 rano do godziny 12 zazwyczaj, coś takiego. Tak. 11-12, gdzie kończymy mniej więcej pracę. A chcemy poświęcać Mikołajowi maksimum czasu i uważam, że to jest naprawdę okej, ponieważ zarówno spędza czas z tatą, jak i z mamą. No nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby dziecko cały dzień spędzało z jednym i z drugim rodzicem. No nie ma tak. No, nie ma. Nawet w idealnym świecie chyba tak by nie było, no nie? Więc wydaje mi się, że i tak całkiem fajnie sobie z tym radzimy, biorąc pod uwagę, że Mikołaj ma też różny humor. Jednego dnia tak, wiadomo, jego tak, w zależności nie? Kto jak trafi, no. No, dokładnie. Bo czasami zdarza się tak, że ktoś ma więcej pracy, więc ta druga osoba spędza z Mikołajem więcej czasu w tego dnia, załóżmy. Tak. A zazwyczaj to dzielimy się jakoś mniej więcej porówno. Początki tego były trudne, żeby wypracować sobie taki sposób działania, no nie, z tym wszystkim, no ale teraz śmiga to odpukać bez zarzutu, mam nadzieję, że tak będzie. No, ale nawiązując do drugiego dziecka, w tym momencie, gdybym odrzuciła możliwość, że z powrotem ciąża, z powrotem, no jeszcze to 9 miesięcy mielibyśmy tak w miarę spoko, bo ja pracowałam
próbowałam właściwie do... bo czułaś się tak, że dałaś radę. No, gdybyś się czuła dużo gorzej, to byś... Ale miałam początki, miałam ciężkie, potem musiałam walczyć właściwie z własnymi hormonami i z nastrojem, no bo... Oj tak. Tak. Oj tak. To było trudne. Jeśli ktoś nie widział, to może się cofnąć do vlogów wcześniejszych, na których Marta jest w ciąży i zobaczy... Jak... Ale miałam też momenty przytul. A to miałaś momenty przytul. Oczywiście, że były takie te... Epizody w tej ciąży. I na ten moment nie planujemy drugiej ciąży. Jest nam dobrze w trójkę. Wypracowaliśmy sobie wszystko. Nauczyliśmy się nawzajem siebie i fajnie jest. Na pewno nie wykluczamy niczego, tak, że jak się zdarzy, no to będzie i będzie super. Natomiast, natomiast na dzień dzisiejszy nie staramy się. No tak, no dobrze powiedziałeś, tak, nie staramy się. Nie staramy się, jest dobrze tak jak jest, a w przyszłym roku chcielibyśmy jechać na deskę. Tak, na deskę, na moją desunię. Tylko Mikołaja trzeba nauczyć dzieci na desce. Tak, ogarnie się, on już chodzi, tak. Także właściwie to też jest niesamowity postęp tego miesiąca, całego vlogmasa dla nas. No bo, prawda. Bo jak cofniecie się do pierwszego vlogmasa z tego roku, to w tym momencie Mikołaj jeszcze nie chodził, on coś tutaj się przewracał, coś tam próbował, no nie? Ale więcej jeszcze raczkował. A na dzień dzisiejszy on właściwie nie raczkuje, tylko chodzi, czyli w tym momencie minęło te 20 dni, tak? Tak. Nie 20. Nie, nawet nie całe, przecież jeszcze nie mamy 20. Nie ma 20. Czy jest 16? 17 dzisiaj, czyli 17 dzień i Mikołaj już chodzi i to ostro, już nawet jak się tam gdzieś zachwieje, to się utrzyma. Wiadomo, się jeszcze przewraca, no nie? Zdarza się mu przewrócić, przepaść przez jakąś zabawkę i tak dalej. Natomiast to, że on w ten miesiąc zrobił taki postęp niesamowity, bo ostatnio cofałem się właśnie do odcinka tam z początku, bo coś tam potrzebowałem sobie skorzystać z niego i w tym momencie widziałem, jak tam Mikołaj się zachowywał i to jest niesamowite, jaki on zrobił taki postęp. Tak, progres jest szalony, bo zaczął sobie radzić z wieloma rzeczami, jak wyjściem na sofę, już ogarnia, też tego nie robił, no. Wyjść w ogóle, bardzo dużo rzeczy, także no... Turla się po sofie, tak. Potrafi się gdzieś tam pozwijać i wyjść z tego. Tak, także tak. No, duży postęp zrobił przez ten okres tych vlogmasów. O, to jest dobre pytanie. Skąd wy macie tyle siły do siebie i jak się z mężem nie pozabijać przed świętami? Skąd mamy siłę dla siebie? A nie wiem, to jest takie... Dla nas jest to naturalne. Takie dziwne, znaczy nie, że dziwne, tylko obce pytanie, tak mogę powiedzieć? No, siłę do siebie. No, nie wiem, nigdy nie mieliśmy takiego problemu. My mamy akurat, przynajmniej to jak ja mam odwrotnie, jeśli chodzi, nie wiem, w taki sposób odnosi się tego pytania, że mi brakuje Marty, jak Marty nie ma, po prostu. I ja lubię, jak ona jest przy mnie, tak samo jak coś tam robimy, no to też sobie tam lubimy się jakiś czas spotkać w domu, mimo że jesteśmy zajęci trochę innymi rzeczami. Tak więc ja sobie nie wyobrażam, że muszę jakoś, jak to było powiedziane? Siły mieć siły na to, żeby spędzać z Martą czas. To jest całkowicie odwrotnie dla mnie. Tak, dla mnie to samo. Ja tak nie do końca rozumiem wszystkie te kabarety, żarty i tak dalej na zasadzie, o dobra, w końcu se stary poszedł, w ogóle nienawidzę tekstu stary. Przepraszam, wiem, że niektórzy tak lubią do siebie nawzajem mówić, ja go nie przepadam, chociaż wiem, że to jest tak fenomenalnie śmieszny tekst. Natomiast nie wiem, no my tak nie mam tak, że się cieszę, że Krzysiek gdzieś sobie pojedzie albo ja gdzieś pojadę. Właściwie niby fajnie, bo pojadę sobie sama na zakupy, a połowę tych zakupów to myślę, co chłopaki robią w domu, co byśmy tam ten, a tutaj moglibyśmy sobie razem iść i tak dalej, i tak dalej. Jakoś spędzamy ze sobą taką ilość czasu, gdzie ludzie lubią wróżyć sobie na zasadzie, o, się znudzicie sobą, nie będziecie mieć o czym rozmawiać. I ja pitole, no to nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy nie mieli o czym ze sobą rozmawiać. Pokłócić się, chyba ciche dni, a to też się zdarza bardzo rzadko, pomimo tej ilości czasu, które ze sobą spędzamy. Tak, zdarza się, też się pokłócimy. Też się pokłócimy. Bo często jest tak, że załóżmy mamy inne zdanie na jakiś temat. Często inne zdanie? Znaczy mówię, już ci tłumaczę, o co mi chodzi. No już mi tłumacz, bo będą ciche dni. Odnośnie mówię filmów i tak dalej, że mamy jakiś inny pogląd na załóżmy tam... Bo Krzyś wybiera brzydkie czcionki. No właśnie, na przykład ja sobie wybiorę jakąś czcionkę i Marcie się nie spodoba, ja już zrenderowałem
cały odcinek, już go poskładałem i muszę wszystko zmieniać, bo ta czcionka to nie przejdzie. No. A on ma czcionkę... I o to mi chodziło. Ktoś, kto robił tą czcionkę, stracił pracę. Czcionkowca. Naprawdę. Czcionkowca. Ciekawe, czy jest taki zawód czcionkowiec. Nie wiem, ale wiele według mnie straciłoby tą pracę, jak widzę te czcionki. No nie wiem, mam taką fazę. No nie lubię brzydkich czcionek. Brzydzę się brzydką czcionką po prostu. I rzadko, która czcionka jest dla mnie ładna. No tak więc wracając, nie mamy odczucia, że musimy ze sobą po prostu wytrzymać. Nie, tak, nie, no. nie mam w ogóle czegoś takiego. A najlepsze, bo tak jak Marta mówiła, że gdzieś tam ostatnio pojechała, pojechała do sklepu. No i zawsze jest to tak, że ta odpowiedzialność nad tym dzieckiem spada wtedy na tego jednego rodzica, który z nim jest oczywiście. I Mikołaj co zrobił, jak Marta tylko zjechała z naszej górki, przywalił głową i taki ślad przez całe czoło sobie zrobił. W ogóle, no to było... Zawsze tak jest. Mi też tak coś zrobił. No nie wiem dlaczego. On to chyba specjalnie robił, bo mamy być razem i koniec, kropka. Także, nie wiem, no my ze sobą dużo rozmawiamy, bo tutaj też jest jakaś tam pytania odnośnie naszej relacji, jak to robimy, jak to wypracowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. No dużo ze sobą rozmawiamy, a ja uważam, że myśmy się bardzo dobrze charakterami też dopasowali po prostu. No tak, no bo ja mam taki, wiesz, impulsywny... No, wulkan. Wulkan energii, a ty jesteś taka wyciszona, tak? Tak, tak, spokojna, ewidentnie, poukładana. Mhm. No. Wszystko masz poukładane, tak. Ciche dni. No. Dalej, następne pytanie. Coś nie mam pytań, jesteście cudowną rodzinką. Przepis na piernik. Przepisy nasze prawdopodobnie pojawią się w przyszłym roku. Tak. W tym roku już nie mamy czasu na przepisy. No był inny plan w ogóle na ten rok. Także to zostawiamy. Musieliśmy sporo rzeczy zrezygnować i przepisy pojawią się w przyszłym roku. Z tego względu, że nie mieliśmy już fizycznie na to czasu. Długo pani jest youtuberką. Dopiero wczoraj odkryłam i się wkręciłam. Już, bo reszta pytania. Jest pani autentyczna i bardzo pozytywna. Bardzo dziękuję, bardzo mi jest miło. No jestem od czasu któregoś tam filmu, bo nie można się nazwać youtuberem, nagrywając pierwszy film, który gdzieś tam się wrzuciło, bo to nie tak działa, no nie? Mhm. Ale już parę lat tak tu się toczy to moje życie. Możesz się cofnąć do pierwszego odcinka i zobaczyć, kiedy się zaczęło, a pierwszy film to byli tubylcy. Jak ktoś nie widział, to polecam. No. Jeszcze miałem wtedy włosy. No. A ja co miałam? Byłaś... Jaka? Jak mi powiesz szczupła, to naprawdę cię wykopię, nie. Dzisiaj śpisz na polu. A ty miałaś niebieskie zęby. O, język. No, no trochę czasu jest, ale sprawia mi to bardzo dużo frajdy. Dlaczego mi to sprawia dużo frajdy? Dlatego, że dostaję od Was masę wiadomości. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie tworzenie filmów, bo to ma bardzo duże podłoże, którego Wy też nie widzicie. I każdy odbiera nasze filmy trochę inaczej. I tak, jeden odbiera je jako odstres po pracy, inny odbiera je jako coś, czego, nie wiem, wpada na recenzję, chce coś dostać odpowiedź na pytanie, czy coś kupić, czy nie kupić, czy to jest warte, czy nie warte, sam sobie może ocenić, bo te testy staramy się robić niezależnie. Inna osoba pisze mi, że dzięki temu humorowi, temu trochę wydurnianiu się, czasami byciu poważną, ale cały czas z tą nutką pozytywnego nastawienia do życia, wyciągnęliśmy kogoś z depresji. I tych wiadomości jest, tak, o depresji jest strasznie dużo. Tak. Bardzo dużo. Jeśli to jest takie... dla mnie straszne, że jest taki duży problem z tą depresją. Współczuję strasznie tym osobom, jednocześnie ciesząc się, że mogę pomóc w jakikolwiek sposób, z czego nie zdawałabym sobie sprawy, gdybyście mi o tym nie pisali. Dokładnie po prostu. Tak. Tych wiadomości jest bardzo dużo, tak samo tych, że nie wiem, że wolicie nas bardziej niż kabarety, że wolicie sobie włączyć kolejny nasz odcinek, niż włączać jakiś tam nowy kabaret. I fajnie, że trochę Wam taki serial zarzuciliśmy, na przykład tymi vlogmasami, czy ogólnie vlogami, które po prostu w roku pojawiają się nieco rzadziej, bo nie bylibyśmy w stanie fizycznie tego ogarnąć. A może za 2 lata zrobimy takie coś, że będzie 365 dni z nami. Przy 365 zobaczycie, jak będziemy leżeć tacy nieprzytomni. No.
A jednak chcemy tą pozytywną energię cały czas przekazywać, więc czasami człowiek też potrzebuje odpocząć, bo jakby nie było, to się tak wydaje tylko po drugiej stronie ekranu, że to jest tam 10 minut, aktualnie czasami 40 minut tego vloga, ale to są godziny montażu, godziny nagrań, godziny spędzone przed kompem. Trwa dużo, dużo więcej niż samo nagrywanie. Zdecydowanie. Zależy, który odcinek, bo czasami nie. Tak. Czasami jak mamy tam test jakiś, no to testujemy trwa dużo poza nagrania. Ale mówię odnośnie teraz tych vlogmasów i tak dalej. To na przykładzie vlogmasów, no to trwa to bardzo długo, z tego względu, że też próbujemy wam zawsze wyszukać, załóżmy jakąś nową piosenkę, którą fajnie będzie żeby było świeżo, żeby wam się to miło oglądało i miło też słuchało, no nie? Tak. Że w momencie, kiedy coś tam się dzieje, to dajemy jakąś taką muzykę, która po prostu podbija to wszystko i znaleźć ją, to jest też wiele, wiele czasu. Tak, dokładnie. Znaczy my na przykład wiemy, co moglibyśmy robić jeszcze lepiej. Człowiek tak chce robić cały czas coś lepiej i lepiej, lepiej. Natomiast nie zawsze starcza po prostu na to już czasu, no nie? Bo to by trwało jeszcze dłużej. A wiemy, że wolicie tą regularność po prostu w filmach. I tutaj teraz takie do was, taka sprawa, romans, jak to się romans, mówi? Romans do nich, do was. Do ciebie i tak. do ciebie. Jeżeli jesteście tutaj, lubicie nas oglądać, lubicie spędzać z nami czas. Wiem, że mnóstwo was ogląda nas na telewizorze. Po prostu odpalacie w salonie. Robicie to sobie kawę, herbatę. Tak, to jest chyba najczęstsza sytuacja. Ja wiem, że z telewizora ciężko dać kciuka w górę, bo to tam trzeba się naklikać i tak dalej, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli się wam wyświetlać, żebyśmy mogli być wam proponowani, ponieważ tak działa algorytm YouTube'a, więc jeżeli nas lubicie, to chociażby na telefonie weźcie, wejdźcie, kliknijcie tego kciuka w górę, to też zasygnalizuje waszemu jakby prywatnemu algorytmowi, że nas lubicie. Bo dużo pytań dostajemy, znaczy wiadomości dostajemy, tak. Że na przykład się nie wyświetlił nasz film. A na przykład widzę wcześniejsze relacje, że wysyłacie mi, że na przykład, nie wiem, z dzieckiem oglądacie, albo dziecko nas ogląda, czasami pies nas ogląda nawet, moje fani na czterech nogach, ale widzę, że to robicie na telewizorze, więc prawdopodobnie tego kciuka w górę nie zostawiliście. No i tutaj rodzi się problem, rodzi się cała ta sytuacja, że nie jesteśmy podpowiadani. Tak to niestety działa. YouTube nie odpalił sobie tego, że 60-70% naszych widzów ogląda nas na TV jako serial. No tutaj musicie nas w ten sposób po prostu pomóc, żebyśmy mogli tutaj też dalej być i nagrywać. Zgadza się. I na telefonach też nie zapominajcie, jeśli oglądacie na telefonie, tak. Zarzucić tym kciukiem, tym jednym kliknięciem. Tak, to jest niebagatelnie ważne. Ja mogę być trochę rozmazana, bo tak trochę z tyłu siedzę. No właśnie, siadłaś. Wiem, wybacz, ale tak mi się dobrze siedziało, tak jak mówię, trochę mnie coś łapie i stąd też jestem taka bardziej, tak jak Krzyś powiedział, stonowana. Mam nadzieję, że nam szybko minie, bo ileż razy można krzypać w roku. No. I co? Ostatnie pytanie jakieś? Mamy jakieś ostatnie, czy nie? Bardzo dużo jest, że jesteśmy fanem... O, macica. Macica. No bo jeszcze mam jakieś położne. Nie mam pytań, właśnie wykorzystałam kod do Empik Foto, dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc. Przegapiłam, czy jeszcze nie było informacji, skąd wody z filmu odnośnie Vinted. To również wszystko będzie w przyszłym roku. Po prostu część projektów z racji vlogmasów musieliśmy przełożyć, chcieliśmy je połączyć z vlogmasami, ale przeceniliśmy swoje możliwości wytrwałości fizycznej i przede wszystkim czasowej, bo doba musiałaby mieć naprawdę dwa razy tyle, jak nie trzy razy tyle, żebyśmy mogli ogarnąć. Tak, zrobić to wszystko, co było w planach. Tak. Bo mieliśmy tego bardzo dużo zaplanowanego, ale niestety nie było takiej możliwości. No to teraz ostatnie pytanie do Martusi. Tak, masz swoje ostatnie. Jak to robisz, że jesteś taką pozytywną i uśmiechniętą osóbką? Jak to robisz? No mam fenomenalnego męża. Dziękuję. Możemy zakończyć odcinek. No. Fenomenalny. To jest źródło mojej pozytywnej energii. No jakoś po prostu staram się cieszyć tym, co mam. A mam naprawdę... Studnia. Co? Jestem całą studnią. Gejzerem. Dobrego nastroju. Po prostu garderobą. No dobrze, opowiedz. Przepraszam, ci przerwałem. No mów. No nic, no to już jest wszystko. Wszystko?
wszystko. Nie wiem, no tak jak mówię, no mam wspaniałego męża, mam cudownego syna, mam fantastyczne psy, świetnych przyjaciół, cudowną rodzinę i staram się tym cieszyć. To nie tak, że po prostu wszystko nam się układa, bo czasami idzie jak po grudzie, czego po prostu też nie wiecie. Natomiast mamy różne problemy, ale staramy się z nimi po prostu radzić, a nie się w nich zatracać. To jest może taki sposób na bycie pozytywną osobą, żeby rozwiązywać problemy. Tak, rozwiązywać problemy, a nie się nad nimi użalać, bo z użalania nie mamy nic, a z rozwiązania mamy po prostu czystą, prostą drogę na najbliższe pół godziny. Jak się okazuje czasami. Natomiast starajcie się myśleć dobrze. Starajcie się cieszyć tym, co macie. Bo fajnie jest marzyć, i to też sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, gdy do tych marzeń dążymy, bo każdy musi do czegoś dążyć, ale najważniejsze jest tu i teraz właściwie. I staram się po prostu być wdzięczna za to, co mam. To jest jeszcze jedno. Dobrze, że jesteście. Dziękuję. No. My też się cieszymy, dużo jest że takich z nami właśnie jesteście. Tego typu po prostu wiadomości. Niekoniecznie jest to pytanie, jest to po prostu tak. Wiadomość. Fantastycznie, że was tutaj mamy, bo dzięki wam tutaj jesteśmy. Taka jest prawda. Fantastycznie, że mamy takie grono sympatycznych, empatycznych osób, takich miłych, no to jest serce rośnie. Cieszymy się każdym waszym udostępnieniem, tak jak mówiliśmy na tym telewizorze, że oglądacie, że coś tam. Jakimś nawiązaniem, że na przykład, nie wiem, użyliście tego kodu rabatowego, który tam gdzieś tam dajemy, który selekcjonujemy, żebyście mieli tylko fajne rzeczy tutaj na tym kanale. Że wam się coś tam sprawdza, jakiś sposób, który wykorzystaliście, bądź przepis. No cieszymy się każdą taką relacją. Oglądamy każdą, staramy się też udostępniać te relacje u nas. Także super, że też dajecie w ten sposób od siebie. To jest dla nas niesamowicie nakręcające i motywujące. Nawet nie macie pojęcia, ile czasami w dobrym momencie dobra wiadomość może sprawić radości, tak. Takiego kopniaka do działania. Ostatnio mieliśmy taką właśnie sytuację, że... Mieliśmy deski już. Tak, mieliśmy deski, bo nie wiem, coś tam się nie spodobało w filmie, znaczy może się nie spodobało. Było parę osób, które coś tam bardzo krytykowały. W tym momencie dostaliśmy... Co to było? Nie pamiętam, o co to chodziło. To był jeden z któryś vlogmasów. A myśmy się jakoś tak strasznie starali też? Tak, staraliśmy się strasznie nad tym filmem i dostaliśmy tam od, nie wiem, może trzech osób taką przykrą wiadomość. No tak, to są właśnie, to jest kwestia trzech osób na 100 komentarzy, tak, nie? Tak, ale później dostaliśmy właśnie 100 pozytywnych i jeden z nich był tak pobudzający, tak świetnym komentarzem. Że nawet nie wiesz, że to twój komentarz będzie tym, który nas podbudował i powiedzieliśmy walić, to dobra, jedziemy dalej z vlogmasami i jutro zrobimy jeszcze lepszego. Tak, dokładnie. Tak było i pamiętam to, jak dziś dzień, jak byliśmy naładowani po tej jednej wiadomości energią. Że ktoś nas po prostu docenił, że widzi starania, widzi ten progres, widzi, że staramy się dokładać do tego jak najwięcej, żeby też wam umilać czas, bo to jest nasze życie, ale to też jest, no jakby nie było wasza rozrywka, nie? To tak jak w telewizji czy gdziekolwiek. No. Że to ma być... oba nasze kanały mają być po prostu kanałami rozrywkowymi, które was odprężają. My nie chcemy nikogo tutaj jakoś, Bóg wie jak, pouczać, stresować i tak dalej. No nie, ja uważam, że nasza misja w tym wszystkim, w całym tym YouTubie jest taka, żebyście tutaj przychodzili i wiedzieli, że się odstresujecie. Oczywiście zdarzają się też poważniejsze tematy, takie, bo to ma kilka swoich odnóg, ale takim wiodącym tematem jest to, że przychodzicie i się odprężacie. Możecie przestać na chwilę myśleć o problemach, możecie po prostu, nie wiem, dziecko się nami zajmie, bo tak piszecie, że dzieci się kochają nami zajmować na zasadzie, że odpalicie po prostu vlogmasa, gdzie my staramy się naprawdę być pozytywni, żeby tych jakichś złych zachowań, no my też ich nie mamy, no nie? Ale żeby was, nie wiem, jak Mikołaj ma gorszy dzień, to on ma gorszy dzień i nikomu nic do tego, no nie? Wiecie o co chodzi? Że my nie będziemy pokazywać, że tam coś tam, no nie? No, natomiast wydaje mi się, że ta misja się, udaje się ją wypełnić. Też mi się tak wydaje. Dobrze. Piąteczka mamy, odpowiedzieliśmy na wasze pytania. Znaczy może nie na wszystkie, ale... Pewnie będzie jeszcze, bo ja to dodałam, nie wiem, 2 godziny temu, jak to pewnie, nagrywamy. Pewnie będzie więcej. Jeśli wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Może napiszcie komentarz, że chcecie kolejny odcinek, jak nam się uzbiera dzisiaj więcej ciekawych pytań. Tak, być może wrócimy ponownie z takim właśnie Q&A-em świątecznym.
No, może tak. No. Dobra, do zobaczyska i trzymajcie się ciepło w ten jakże mroźny dzień. Tak, jest dzisiaj bardzo zimno. Strasznie u nas. U nas jest bardzo zimno. Wszystko zamarzło. Sąsiad nie rusza się stąd, tak. Nie umiem się nie śmiać. To było takie dobre. A czemu nie możesz się śmiać? Nie umiem się nie śmiać. Aha, powiedziałam. Nie umiem się nie śmiać. Nie, bo chciałam zachować, że on faktycznie stoi taki zamrożony. Z soplem. Dobra, żegnamy się, do zobaczenia w kolejnym. I pa! Mamy nadzieję, że to był taki odprężający odcinek dla Was.